Rok 2016 jest to rok przełomowy dla przedsiębiorców w Polsce, ale z innego punktu widzenia. Dlatego, że w tym roku zostało uchwalone najwięcej nowych przepisów w historii, dlatego że 18 tysięcy stron nowych regulacji dotyczących przedsiębiorców. Wśród tych zmian szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące prawa podatkowego, a zwłaszcza kontroli podatkowych. Oczywiście wpisuje się to w program rządu uszczelniania systemu podatkowego, ale trzeba zwrócić uwagę, że te zmiany mogą dotknąć wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy są na celowniku organów podatkowych, czyli oszustów wyłudzających VAT w ramach karuzeli podatkowych itd., ale tak naprawdę każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą i próbuje rozliczać się w sposób zgodny z przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca tego roku. Jest to ustawa regulująca w sposób kompleksowy kontrole celno-skarbowe, ale co istotne, przede wszystkim zwiększa uprawnienia organów celno-skarbowych. No, jako przykład warto podać to, że uchyla obowiązującą od dekady ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, czyli jedno z większych osiągnięć ostatnich kilkunastu lat, które ograniczała dowolność działania organów podatkowych. Przede wszystkim znoszona jest jednokrotność kontroli podatkowej, czyli można prowadzić wiele kontroli w tym samym czasie w stosunku do tego samego przedsiębiorcy. Nie ma ograniczeń czasowych trwania kontroli podatkowych, czyli można tak naprawdę prowadzić je w nieskończoność. Wiele nowych obowiązków nałożono na podatników. Organy z różnych części kraju mogą kontrolować tego samego przedsiębiorcę. Jest to oczywiście w pewnych sytuacjach uzasadnione, ale po stronie przedsiębiorcy wiąże się z szeregiem nowych obowiązków, także czasowych. Obowiązek udostępnienia pomieszczeń na czas kontroli, wyjaśnień, składania wszystkich dokumentów itd. może oznaczać, że taka kontrola u niejednego przedsiębiorcy będzie powodowała paraliż firmy. Dodatkowo przepisy te przewidują bardzo szybki tryb postępowania, brak odwołania do organu wyższego rzędu, czyli Izby Skarbowej, natychmiastową wykonalność decyzji. W związku z tym można się spodziewać wielu decyzji, które w przyszłości zostaną uchylone, ale może już tych przedsiębiorców nie być. To znaczy egzekucje prowadzone w tym zakresie mogą doprowadzić, że te firmy po prostu nie przetrwają. A później procesy odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa to jest długi, długi proces dla właścicieli takich podmiotów. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że uszczelnianie systemu podatkowego ma dobre strony, ale także i złą, na co przedsiębiorcy powinni być przygotowani.